Ale lśni! Tak, to nasze wspólne tęczowe drzewko. Ty pierwsza, Apo. Dziękuję. Klap, klap, klap. Zielona jest pusta. Tak. Bez obaw. On jada tylko lody. O. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing maluje dziś z przyjaciółmi. O, patrzcie, przyleciał motylek. O. Tutaj. Gdzie? Już jest tam. Ciągle się rusza. Jest piękny. Usiadł na twoim obrazku, Sulo. O, kocham motylki. Patrzcie, latuje. Ojej. Motylku. Chyba się zmęczył. Możemy go zatrzymać? Nie, to wykluczone. Motyle nie potrafią żyć w niewoli. Może namalujemy własne motylki? O tak! Tak, namalujmy! Nauczę was własne robić motylki. Wyjątkowe motylki. Bierzemy kartkę papieru i malujemy farbami dwie kropki. Tutaj i tu. Dobrze robię? Złóżcie kartkę. Składam. Przyciśnijcie. A teraz otwórzcie. Wyszedł motyl. Możemy zrobić ich więcej. Tak. Ale najpierw rozwieźmy te, żeby wyschły. Tak. Chodź, Bing. Nic się nie stało, Bing. Ja sam to posprzątam. O, dobrze. No, listy. Zobacz. Ten jest dla ciebie. Dla mnie? Powiedz od kogo. Otwórz go, to się dowiesz. To kartka od Suli. Zgadza się. Napisała całuski dla Binga. Ale śliczna. Chcę zrobić coś dla Suli. Pewnie. To będzie bardzo miłe podziękowanie. Chodźmy. Czego będziesz potrzebował? Ładnej kartki. Różowej. Sula lubi ten kolor. I kredki. O, i coś do ozdoby. Przyda ci się klej, by wszystko połączyć. Hop. Kredki. Co to będzie, Bing? I Sula. I magiczna różdżka dla Suli. Ona lubi wróżki. Gotowe. Bardzo ładna różdżka. Sula będzie zachwycona. Co teraz? O, sreberka. Sula uwielbia sreberka. I zawsze ozdabia nimi swoje rysunki. To dobry pomysł. Oto klej. I sreberka. Top, 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 top. Top, top, top. Ładnie. Spodoba się Suli. Na pewno. Sulo! Nie wolno malować na ścianach. Spokojnie, Bing. Sula pomaga mi namalować piękny obraz na całą ścianę. Ja maluję niebo. O! Obraz! To będzie drzewo. Ogromne! Chciałbyś nam pomóc? O tak, bardzo! Ja maluję swój obraz tutaj. Ty możesz gdzieś tam. Proszę. Masz. Powiedz, co chce namalować twój pędzelek? Ogromną tęczę! Namaluję trawę pod drzewem. Zgoda? Zgoda. Tu na dole. Żółty, żółty, piękny jest. Chcę sięgnąć wyżej. Musisz na czymś stanąć. Mogę na tym stołeczku?
Tak. Proszę bardzo. Teraz sięgniesz nieba. Ostrożnie. Bing. Tam. Jaki teraz kolor? Czerwień. Nie, Bing. Weź czerwony pędzel. Ale dlaczego? Ojej, zrobił się pomarańczowy. Bo zmieszałeś kolory. Do każdego koloru jest inny pędzel, by się farby nie brudziły. Masz czerwony pędzel. Pamiętaj, Bing, zanurz. Zanurz. Obetrzyj. Obetrzyj. Widzisz? Nie kapie. Proszę o ciszę. Kto chciałby zrobić dzisiaj coś wyjątkowego? Ja chcę! A co to takiego? O, włochata wydmuszka! O, chcę taką! Ja też! I ja! Zaraz każdy zrobi swoją. O, ty co ty? Moja będzie wesoła. Nazwę ją Jajuś. A ty będziesz... A to jest potwór. Nazwę go... To będzie Sula, bo jest do mnie bardzo podobna. Czemu Jajuś nie ma włosów, Flop? Żeby wyrosły, musisz najpierw posadzić nasionka. A! Proszę, włóżcie te kłębuszki waty do środka waszych wydmuszek. O, do tak. Środka. Hop, hop. Uwaga, mam coś dla was. Nadstawcie łapki. Ale to są nasionka. Zgadza się, Sulo. Nasypcie je teraz na watę. Nasiona czeka teraz dużo pracy. Za jakiś czas wyrosną z nich rzeżuchowe włosy. Wskakujcie, nasionka. Hop, będzie z was piękna fryzurka. Dlaczego one nie rosną? To nie dzieje się tak natychmiast, Bing. O. Żeby wyrosły tak długie jak na mojej wydmuszce, potrzeba tygodnia. A ile to tydzień? To 7 nocy. 7? To bardzo długo, Amu. Tak. Rośliny potrzebują 2 rzeczy, żeby rosnąć. Dużo światła i sporo wody. A więc postawimy je tutaj, blisko okna i codziennie będziemy podlewać. Ale ja nie chcę czekać aż tak długo. Cóż, pierwsze zmiany zobaczysz już jutro, Pink. O. Uwaga, mali artyści. Pora na zabawę. Hurra! To jest nasz domek, a to dom Pando. O, nie zmieści się. Nie mamy większych kartek. Ale znalazłem to. O, to moja kreda. Mam pewien pomysł. Dokąd idziemy, Flop? Na zewnątrz jest wystarczająco dużo miejsca na wielki rysunek. Gdzie? Tutaj, na chodniku. Ale czy tak można, Flop? Tak, Bing, kredą można. Proszę. Dobrze. O, co to jest? To jest oko. Oko? O, trochę duże. Tak, bo to jest oko dinozaura. Dinozaur ma wielkie łapy, którymi robi dam, 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 dam. A to? Co to jest? To długi ogon, który robi sz, sz, sz. Jam, dam, dinozaur. A teraz ogromna głowa. Jeszcze... Ja wiem, co to jest. Kłap, kłap, wielkie zębiska. Nie martw się, Flop, on cię nie zje. Oddawaj, to moje. To moje. Hej, ostrożnie. Tak nie można. O nie, moja korona. To przez ciebie. Och, wielka szkoda. Miała takie ładne ozdoby. Napraw ją, proszę, Flop. Hmm.
To raczej niemożliwe. O, no i nie mamy żadnej korony. I co teraz? No cóż, jest was dwoje, a ozdób wiele. Pomyślmy chwilę. Pożycz mi magiczną różdżkę, królu Bing. Proszę. Posmaruj te miejsca klejem. Świetnie. Co to będzie, Flop? Ozdoby tutaj, tu i tu. Księżniczko Kokolino. Twoja kolej, królu. To nie jest korona. Zgadza się. Jeszcze nie. Trzymajcie karton. Już? Pozwólcie. O. Proszę. Mam koronę. Ja też. Jestem teraz prawdziwą księżniczką. Nadworny garderobiany woła do siebie księżniczkę. Uklęknij, proszę. Ogłaszam cię księżniczką Kokoliną. Jestem zaszczycona. Teraz ja. Dobrze, już dobrze. Przyklęknij. A ciebie ogłaszam supermagicznym królem lwem. Dziękuję, jestem zaszczycony. Jestem supermagicznym królem lwem wszystkiego. Bo księżniczka...